też myślę, wszyscy myślę tak samo. Jest z nami ten, który ściągnął nas tutaj tak naprawdę dzisiaj o 9 rano. W czwartek, koniec tygodnia, weekend za pasem, a my jesteśmy tutaj z Podkarpacia, ze Śląska, z Pomorza, z Warszawy. Jesteśmy tutaj razem z Poznania, żeby wykrzyczeć to głośno. Jeszcze raz niech usłyszy. Było słychać, panie pośle? Murem! Murem! Za Grzegorzem Braunem! 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 Kochani, wielu z nas nie byłoby tutaj dzisiaj, gdyby nie ten człowiek. Ten człowiek dawał nadzieję. Mi, nam, wam, że jest jeszcze o co zawalczyć. Że robimy to tutaj dzisiaj dla siebie, a przede wszystkim dla młodego pokolenia. Nie tylko dla tego przyszłego, ale dla nas, dla moich dzieci, dla waszych dzieci, on dla swoich dzieci. Kochani, to człowiek niezłomny, który wierzy, że kiedyś będzie opisany tak, jak na to zasługuje. Oddaję głos, panie pośle. To było dobrze powiedziane. Tak, jak na to zasługuje. Każdemu, co mu się należy od mafii. Bardzo dziękuję, pani Karolino. Dziękuję wszystkim. Przepraszam za moją przedłużającą się nieobecność. Ja zaraz przebiegnę z powrotem tam za te płotki, gdyż właśnie wybija godzina głosowania. Już za kwadrans będzie... Ta obszerna lista głosowań i wśród nich to jedno, które zobaczymy, kto jak zechce zapisać w swojej biografii, do jakiej księgi się zapisze, czy księga hańby dość gęsto i opaśle już zapisana w tej kadencji, czy ona zostanie dzisiaj znacznie powiększona. Bardzo dziękuję. Chciałbym powiedzieć, szanowni państwo, bo to jest hasło takie tej akcji, które zawiesza. Nie kłóćcie się państwo z boczku. Szanowni panowie policjanci ogarniają tutaj sytuację, a państwo nie wchodźmy w zbyteczne polemiki. Wykorzystywanie tego spotkania, waszej tutaj obecności po to, żeby mnożyć podziały, żeby atakować, mój Boże, nawet i Konfederację, nawet i moich koalicjantów przy tej okazji, no to piramida nonsensu w najlepszym wypadku, a w gorszym wypadku prowokacja, więc nie wpisujmy się w te scenariusze. Chciałem powiedzieć, szanowni państwo, że tu się głosuje sprawę immunitetu, który formalnie, nominalnie mnie przysługuje, ale on jest waszą własnością. Do was należy ten immunitet, do was tu obecnych i nieobecnych, do tych, którzy głosowali na moją listę, moją kandydaturę, którzy poparli Konfederację w roku 19 i należy do tych, którzy nie głosowali na nas, bo przecież poseł raz wybrany jest posłem wszystkich swoich rodaków, wyborców, współobywateli. I w związku z tym, ponieważ akcent tutaj się tak momentami niebezpiecznie przesuwa właśnie na moją osobę, moje imię i nazwisko, z czego oczywiście jestem dumny i blady i cieszę się z waszej życzliwości i sympatii i wyrazów rozmaitych dobrych życzeń, które macie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, dla Polski. Ponieważ moje nazwisko tylekroć wymienione, ono tutaj tak już zapachniało kultem jednostki, więc chciałbym, żebyśmy wszyscy opadli na ziemię i twardo na niej stanęli i żebyśmy tak to wyraźnie zobaczyli, że to jest próba pozbawienia was, waszych praw, nie mojego komfortu, luksusu, nie daj Boże, ale chodzi o wasze
prawa. I to, że się o te prawa dzisiaj upominacie w imieniu znowu własnym, ale tych wszystkich, którzy chcą w to wierzyć i wiem o tym po prostu, że choć dzisiaj tutaj nie przybyli, to są tam gdzieś w kraju, za granicą notabene też są, którzy nam dzisiaj towarzyszą. Oni to rozumieją, że tutaj się waży sprawa nie jednego posła, ale sprawa polska tutaj się waży, bo przecież jeśli ta Wysoka Izba tutaj w tym zaokrąglonym budynku za drzewkami, jeśli to ma być świątynia demokracji, no to mój Boże, to jeden głos, bo w niektórych sprawach rzeczywiście jeden głos odrębny, jeden głos sprzeciwu, czy rezerwy, czy sceptycyzmu, ledwie czasem wstrzymujący się, a już oburzający i potępiany. Jeśli ten jeden głos ma wkładać kij w szprychy i zatrzymywać rydwan wojenny i ma kierować całą nawę państwową w niewłaściwym kierunku, no to cóż warta ta demokracja? Cóż warte te tłumy? Ale otóż, szanowni państwo, oni przecież powinni się cieszyć z tego jednego głosu czasami, albo z 11 głosów odrębnych posłów koła Konfederacja, bo przecież tym bardziej im bardziej nikła jest ta nasza mniejszość odrębna, no to tym bardziej wychodzi na jaw i błyszczeć powinna ta miażdżąca, przemocowa, demokratyczna większość. Ale oni się z tego nie cieszą, że oto procedurze demokratycznej staje się zadość, że zostaje ona dopełniona. Oni do tego jeszcze, że mają tę swoją przemocową, mobbującą, nękającą, dyskryminującą większość, oni chcą mieć jeszcze komfort. Komfort z jednej strony anonimowości, no, bo się zawsze oburzają, jak się ich wyczyta, kto tam się podpisał, pod czym właściwie z tej komisji regulaminowej, immunitetowej spraw poselskich, to wyrwanie z anonimowości. To ich wyprowadza z równowagi i chcą mieć ten komfort, że jest masa i że to było niekontrowersyjne, że to najchętniej przez aklamację, że wszyscy bili brawo i wtedy będą mogli zawsze powiedzieć, co by nie było, no przecież wszyscy. Tak? I dlatego tak im zależy na tym, żeby ten jeden głos odrębny stłumić, a jeśli się da, wyeliminować. Nie wiem, jaki scenariusz tu jest pisany i nie wiem, co dalej będzie. Nie wiem, co z tego wyniknie. Zdaje mi się momentami, że to jest tak głupia sprawa, tak głupi pretekst. I oni sami widzą, że głupi, bo schowali pod stół tych 9 wniosków o niezamaskowanie, które tak samo podpisał pan Smoliński, Kazimierz Smoliński, przewodniczący tej samej komisji. Też skierował, rekomenduje komisja, żeby uchylić immunitet w tych 9 sprawach o niezamaskowanie, ale został ten 10 równie głupi. No nic lepszego nie mają, no żadnego. Jak to zrobić, żeby mnie ogłosić zdrajcą, szpiegiem, dewiantem, zboczeńcem, defraudantem, złodziejem? No nie mają nic lepszego. No wystrugali 43 konta Konfederacji, prawda? No to idziemy do sądu z tym, ale sądy może, nie wiadomo czy sprawiedliwe, a na pewno nierychliwe, więc nic lepszego nie wydusili. Nic lepszego nie wymyślili, to wymyślili wykroczenie w ruchu drogowym, prawda? I państwo wiecie, no co myśli normalny człowiek, i ja też przyznaję się, że tak myślę, jak słyszę ruch drogowy, wykroczenie, poseł, immunitet, no to ja sobie wyobrażam, że jechał po pijaku zygzakiem pod prąd na hulajnodze i wymachiwał legitymacją poselską, jak go drogówka zatrzymała. Ja sobie tak wyobrażam. No, mała wiara w człowieka za tym stoi, ale tak sobie. I pewnie oni chcą, żebyście wy tak myśleli. I dlatego mówią poseł sprawozdawca, właśnie przewodniczący Smoliński, wykroczenie w ruchu drogowym, a to, że to było w czasie legalnej manifestacji, na trasie tej manifestacji, że chodziło o stan nawet i zagrożenia, no, ryzyka, które by się wiązało z pozbawieniem
wieloset osobowej, może nawet i parotysięcznej demonstracji, bo nie widziałem końca i nie widziałem początku tego naszego pochodu, z zostawieniem ludzi bez organizatorów, bez kontaktu z manifestantami, przez wyeliminowanie aparatury nagłaśniającej, która jechała na samochodzie. No to już słyszycie Państwo, jak to tutaj mówię, to jest zbyt skomplikowane, za długo trwa opowiadanie tego, więc zostaje i tak będzie pewnie dzisiaj w centralnych ośrodkach dezinformacyjnych, że no wykroczenie, czyli pewnie nie szanuje prawa, pewnie właśnie jakiś należało mu się. No więc nie wiem, co z tego wyniknie. Może coś wyniknie. Może chodzi generalnie o wytworzenie wrażenia, że oto jest poseł wyjęty spod prawa. Prawda? Bo ludzie też tego nie rozumieją, że to jest uchylenie zaledwie tego immunitetu, że się go tak całkiem nie ściąga i całkiem nie można go, ale się uchyla do tej jednej sprawy. A co jeśli ktoś nie zrozumiał, że to do tej jednej sprawy i uzna, że wobec tego moja nietykalność cielesna, osobista, mój mir domowy może być na jakieś sposoby zakłócony pod tym pretekstem i z tą nadzieją, że jak publika o tym usłyszy, no to wzruszy ramionami. No to jest ten poseł wyjęty spod prawa. Więc wspomniałem o tym dzisiaj i tu powtórzę, no wiecie Państwo, takie skojarzenia się mnie i mają. Nie chcę melodramatyzować, ale jakoś nie udało nam się zebrać podpisów pod wnioskiem o komisję specjalną, która wyjaśniłaby zagadkę rzekomo samobójczej śmierci Andrzeja Leppera. W związku z tym, że nie wiem, co będzie, to jeszcze raz powtórzę, już to parę razy tam nagrywałem, nawet i z trybuny sejmowej, że czuję się świetnie, kwitnąco, stosownie do wieku oczywiście, jeszcze nie zgrzybiałego, ale już bliżej niż dalej, więc czuję się świetnie, nie mam historii, ani w ogóle w rodzinie jakichś stanów depresyjnych, nic mi nie dolega, mam bujne plany, no film muszę skończyć, ciągle nieskończony, żona, dzieci wzięci na zakładników przez prezydium Sejmu, które moją rodzinę okrada systematycznie. Byłem dziś z rana w biurze finansowym i tam poprosiłem o wyliczenie tych dotychczas wykonanych, jak to się mówi, potrąceń i tych prognozowanych. To jest osobna historia lasu. Dziękuję Państwu za Waszą tutaj obecność i jeszcze raz to nie po mnie, idą po Was, Szanowni Państwo, a ja po prostu przypadkiem, nie przypadkiem znalazłem się na drodze. Bardzo dziękuję. Dziękuję organizatorom tego wydarzenia, tej akcji. Dziękuję Pani Karolino. To dziecko wyrośnie pewnie na artylerzystę. W mojej rodzinie w poprzednich pokoleniach byli artylerzyści i w związku z tym w mojej rodzinie mówiło się głośno, nawykowo się przemawiało zamiast mówić. Tak? Więc pewnie będziesz artylerzystą, kochani. No, ściskam, kłaniam, całuję ręce do nóg Pan. Z Panem Bogiem. Do widzenia. Polskość, wolność, normalność! Judasze! Nie to ma być. Judasze! 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 Tylko Polska! Racja stanu! Tylko Polska! Racja stanu! O.
jest. Racja stanu! Babcia Kasia. Nie wiadomo, czyja babcia, nie wiadomo jak. I ona zawsze lubi mieszać sam. Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce! Grzegorz Braun! 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 Próbowała ta babcia Kasia. Grzegorz Braun! Grzegorz Braun! Grzegorz Braun! Naszą demonstrację. Grzegorz Braun! Grzegorz Braun! Proszę bardzo, nie wiadomo skąd ona się wzięła. Grzegorz Braun! Grzegorz Braun! Grzegorz Braun! Grzegorz Braun! Grzegorz Braun! Patrzymy wam na ręce! Patrzymy wam na ręce! Patrzymy wam na ręce! Patrzymy wam na ręce! Murem! Murem! Za Grzegorzem Braunem! 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 Murem! Murem! Wolna Polska was rozliczy! Wolna Polska was rozliczy! Wolna Polska was rozliczy! Wolna Polska was rozliczy! Polska wróci! Polska wróci! Polska wróci! Polska wróci! Polska wróci! Polska wróci! Murem! Murem! Za Grzegorzem Braunem! 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 Wolność słowa! To rzecz święta! Wolność słowa! To rzecz święta! Wolność słowa! To rzecz święta! Każdy poseł niech o tym pamięta! Wolność słowa! To rzecz święta! Każdy poseł niech o tym pamięta! Wolność słowa! To rzecz święta! Każdy poseł niech o tym pamięta! Grzegorz Braun! I będziemy czekać. Na razie to wszystko.